Kiedy życie toczy się zbyt szybko, wszystko jest nagle, na już, na wczoraj, bycie obecną w swoim życiu gwarantuje, że nadal możesz cieszyć się po prostu tym życiem tu i teraz. Ale co to znaczy być obecną i jak dokładnie żyć w danej chwili? O tym opowiem Ci w tym wideo. Zapraszam. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, pozwól, że Ci się przedstawię. Nazywam się Kamila Kozioł, jestem psychologiem i certyfikowanym coachem oraz współautorką książek i autorką książek rozwojowych. Między innymi dziennika coachingowego, który napisałam wspólnie z Kamilą Rawińską, książki o poczuciu własnej wartości, którą napisałam z Anną Kosińską, no i własną wydaną książkę, gdzie jestem samodzielnym wydawcą i autorką, to jest Pamiętnik emocji, co uczucia chcą Ci powiedzieć. Ten kanał, który teraz oglądasz, dotyczy emocji, wzmacniania poczucia własnej wartości i budowania pewności siebie opartej na psychologii. Proszę zasubskrybuj mój kanał na YouTube albo obserwuj moją stronę na Facebooku, aby być na bieżąco informowaną o najnowszych bezpłatnych materiałach. Bycie obecną oznacza bycie świadomą, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Chodzi o zwrócenie uwagi na to, co dzieje się bez próby zmiany czegokolwiek. Jedynym problemem jest to, że o wiele łatwiej oczywiście o tym mówić, niż to po prostu zrobić. I wdrożenie tej praktyki uważności, obecności jest naprawdę sporym wyzwaniem, ale bardzo potrzebnym i wnoszącym ogromnie dużo korzyści w Twoje życie. Aby nieco ułatwić taką uważność, stworzyłam listę swoich pomysłów, dzięki którym zwiększysz uważność i obecność w swoim codziennym życiu. I w ten sposób możesz zacząć cieszyć się naprawdę małymi rzeczami w życiu, nawet gdy na świecie robi się dosłownie gorączkowo. Przede wszystkim naucz się świętować i być wdzięczną za małe rzeczy. Jeśli śledzisz mnie na Instagramie, pewnie zauważyłaś, że kocham kawę. Kocham kawę miłością po prostu ogromną i codziennie przed pracą piję spokojnie kawę. Kawa to po prostu moja mała przyjemność, moja mała radość. To jest chwila dla siebie, to jest chwila na refleksję, na czas, na spokój i taki czas dla samej siebie. Parzenie kawy to też w ogóle dla mnie sama przyjemność. I bez względu na to, czy znajdziesz 10 groszy, czy ktoś uśmiechnie się do Ciebie na ulicy, czy rozmawiasz z panią z warzywniaka, świętuj małe rzeczy i ciesz się nimi. To daje Ci ogromną radość i pokazuje Ci, że małe rzeczy, dobre rzeczy są wokół Ciebie. Kolejna rzecz to jest ćwiczenie swojej uważności. Poświęć proszę chwilę, aby spróbować uważności w tej konkretnej chwili, w której na przykład się teraz w tym momencie znajdujesz. Możesz to zrobić zadając sobie takie pytania, które dotyczą Twojego otoczenia i aktualnego stanu, w jakim się znajdujesz. Na przykład możesz zadać sobie takie pytanie, gdzie jestem? Co mnie otacza, jakie odgłosy słyszę, co fizycznie czuję wokół samej siebie, co czuję wewnątrz, kto jest w pobliżu, kogo dostrzegam, jak się czuję tu i teraz, za co jestem sobie wdzięczna na ten moment. To są takie bardzo proste pytania, ale pewnie słysząc je, zaczęłaś nagle bardziej dostrzegać tę chwilę, prawda? To jest niesamowite, wystarczy, po prostu uszy nagle zastrzegają i nagle doświadczasz i dostrzegasz więcej rzeczy wokół siebie. Kolejna rzecz to jest słuchanie bez zamiaru od razu szybkiego ripostowania i odpowiadania. Kiedy jesteś zaangażowana w jakąś rozmowę, to zauważyłam to przy moich rozmówcach, że oni często się martwią, co mają zaraz powiedzieć. I często słuchają mnie albo inne osoby słuchają innych osób tylko do połowy, ponieważ ciągle myślą, co mają odpowiedzieć i co mają takiego wzniosłego wprowadzić w daną historię czy w daną rozmowę. Po prostu zamiast tego spróbuj po prostu słuchać z ciekawością, a nie z oczekiwaniem, żebyś miała jakąś cudowną parafrazę czy cudowne podsumowanie tej rozmowy, czy nawet gdybyś miała wnieść jakąś nową, nie wiadomo, super teorię w tą rozmowę. Takie po prostu czekanie na to, co się wydarzy, bez ciągłego oceniania tego, co by to mogło być i jak by to mogło wyglądać. To jest ogromnie uwalniające. Obniżasz poziom napięcia i oczekiwania od samej siebie, że zawsze będzie to wszystko na 100%. Kolejna rzecz to też słuchanie, ale nie tym razem innych, tylko swojego ciała. Łatwo jest zacząć myśleć, że nie wiem, powinnaś zmienić dietę albo jeść w jakiś określony sposób, albo ćwiczyć w jakiś określony sposób, czy w określonym czasie, ponieważ robią to inni ludzie. To jest standard. Jednym jednak z najlepszych sposobów, jaki może być na bycie obecną w swoim życiu, jest słuchanie tego, co mówi Twoje ciało.
Czy bieganie na zewnątrz, no bo można też pobieżni, czy bieganie brzmi zachęcająco? Jeśli tak, idź pobiegaj. Nie lubisz biegać, pomimo że teraz wszyscy biegają, bo są różnego rodzaju wyzwania albo różnego rodzaju treningi. Nie biegaj, wybierz coś, co ci sprawia przyjemność. Zapytaj siebie, co wolę, skoro nie biegać, to co wolę robić innego? I po prostu to rób. Posłuchaj siebie. To w tym momencie obraca tę uwagę na, z innych na samą siebie. Kolejna rzecz to jest słuchanie swoich emocji. Jeśli masz skłonność do takiego przeżywania, nadmiernego analizowania swoich uczuć, emocji i próby ich zmiany, zachęcam cię, abyś usiadła ze swoimi uczuciami, po prostu usiadła i je poobserwowała, zamiast ciągle próbować zmieniać wszystko to, co czujesz, to, co widzisz, to, co się dzieje. Nieprawdą jest, że pewne uczucia czy pewne emocje są złe, jak na przykład złość, strach, gniew, lęk, niepokój, tak? I wcale nie oznacza, że co chwilę musisz, czy przez cały czas musisz czuć się pozytywnie i musisz być pozytywnie nastawiona, a właśnie ten złość, smutek albo słabość, a złość, smutek albo lęk to po prostu słabość. Nieprawda. Ja zapraszam Cię do odsłuchania całej serii wideo o emocjach, które znajdziesz. O, tu pokaże Ci się link do tych emocji, do wideo z emocjami. Znajdziesz je na moim kanale na YouTubie. Kolejny pomysł na to, w jaki sposób być bardziej uważną w swoim życiu, to jest ograniczenie rozpraszających Ciebie dźwięków lub przedmiotów w Twoim otoczeniu. Większość z nas tak naprawdę nigdy nie jest w pełni obecna w swoim życiu, ponieważ nieustannie się czymś rozpraszamy. Możemy przez kilka chwil skupić się na jakiejś jednej rzeczy, ale nagle pojawia się inna myśl, jakaś prośba, jakieś zadanie, jakaś rzecz i od razu przechodzimy do następnej rzeczy. Proszę Cię, zidentyfikuj, określ, wypunktuj rzeczy, te najważniejsze czynniki, które Ciebie rozpraszają i usuń je. Albo sama odejdź. I tu możesz się pytać, ale co znaczy sama odejść? No, sama odejść to na przykład wtedy, że łatwiej jest wziąć laptop pod pachę i pójść do jadalni, zamiast leżeć na łóżku, bo łóżko kojarzy Ci się tylko i wyłącznie z tym, że pragniesz w nim spać. I to Cię rozprasza i dekoncentruje. Więc ogarnij przestrzeń tak, żeby ona była dla Ciebie wspierająca i sprzyjająca, a nie taka, która nie pozwala Ci czegoś zrobić i być uważną w danym momencie na daną rzecz, na której chcesz się skoncentrować. Kolejny pomysł na to, jak być uważną, to jest zastanowić się w ogóle, co się dzieje z Twoim dniem. I niezależnie od tego, czy prowadzisz dziennik coachingowy, taki jak ten tutaj, który ja mam w 4 tomach, czy może spisujesz jakąś listę rzeczy, za które jesteś wdzięczna, czy prowadzisz jakiś dziennik wdzięczności, czy opowiadasz ukochanej osobie, jak ważne jest to, co zrobiłaś ostatnio, tak? Czy co Ci poszło dobrze w ciągu dnia. Ja generalnie zachęcam Cię do tego, abyś właśnie w jakikolwiek sposób zastanawiała się wieczorem i podsumowywała swój dzień. Możesz to zrobić albo poprzez właśnie wypisywanie tego, albo poprzez podsumowanie w formie audio, albo może być to forma jakiejś kolorowanki, albo może być to właśnie wypełnianie pamiętnika emocji, który w ostatniej części ma puste miejsca na wypełnianie swoich historii emocjonalnych, a pierwsza część jest merytoryczna. Ja osobiście codziennie podsumowuję dzień wraz z moimi dziećmi. Moje dzieci pytają mnie, co mi się dzisiaj najbardziej podobało i za co jestem wdzięczna, i ja pytam dzieci, co im się dzisiaj najbardziej podobało. I widzę i po sobie, i po dzieciach, że się zasypia z przyjemnością i radością i takim przeżyciem tego dnia. Nie, że wszystko było fajne albo wszystko było niefajne, tylko dostrzegam konkretne rzeczy, za które wprawiają mnie w poczucie radości, spokoju, relaksu i po prostu wiem, co się działo w danym dniu. I ostatnia sprawa, która najbardziej przybliży cię do samej siebie, to porzucenie w kąt telefonów i social media. Pewnie się domyślałaś, że taki moment nadejdzie, że o tym powiem, że telefony to jednak nie są takie fajne i że nie trzeba ich przyszywać sobie do ręki. Codziennie spędzamy czas, mnóstwo czasu z telefonem. Monity mamy w telefonach, mówią, ile godzin spędzamy na Facebooku czy na innych portalach społecznościowych. Ja mam akurat MacBooka, mój MacBook informuje mnie o tym, ile czasu spędzam przed komputerem, to są ogromne godziny, więc codziennie musisz znaleźć trochę czasu z dala od telefonu, z dala od komputera. Poczytaj książkę, napisz pamiętnik emocji, idź na spacer, ćwicz jogę, nie wiem, zjedz obiad bez telefonu lub YouTube'a w tle. Codziennie zrób coś, co nie wymaga połączenia z internetem.
To jest bardzo ważne. W ten sposób będziesz budować swoją uważność i będziesz się wzmacniać. Skoncentrowanie się na sobie powoduje, że czujesz o wiele większą ulgę i nadajesz sobie znaczenie w swoim własnym życiu. Daj znać w komentarzu pod wideo, którą metodę wybierasz jako pierwszą do sprawdzenia i zweryfikowania, czy ona działa u Ciebie najlepiej. Dziękuję Ci za wysłuchanie i za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Z miłością, Kamila.